Cześć, ja jestem Quantic i witam was w kolejnym odcinku Let's Play gry przeglądarkowe. Dzisiaj spotykamy się w grze Infectonator 2. Dlaczego 2? Ponieważ miałem pewne problemy z pierwszą częścią. Próbowałem nagrać tę część jakiś tydzień temu, ale niestety znowu mi się zbugowała gra i już wolałem nie ryzykować, nie puszczać zbugowanej gry na YouTube'a. Zamierzyłem jednak nagrać Infectonatora 2, czyli o wiele bardziej rozwiniętą część gry o zombie. Gra będzie polegać na infekowaniu, tak się to mówi, całego wszechświata. Dobra. Nie chciałem tego wybrać. Chciałem nową grę zrobić, o. Nazwę... To jest Q? Okej. Quadarion. Okej. I gra polega na tym, że musimy zainfekować cały obszar. Mniej więcej. Proszę bardzo, strzelamy. Część ludzi zamienia się w zombie i zaczyna wszystkich atakować. Niestety chyba zabiłem ich. Jeszcze mam do wykorzystania piątkę. Nie mogę tego włączyć. Aha, dobra. Mam oczywiście do wykorzystania piątkę, czyli trzech różnych zombie. Oczywiście jeszcze są granaty, które pozwalają nam zaatakować w ten sposób. Mniejsza. Tutaj mamy całą mapę świata i musimy wszystkich tutaj zniszczyć. Całą ludzkość zniszczyć całego świata. Mamy tutaj laboratorium, gdzie będziemy mogli ulepszać swoje zombie, kupać nowe rodzaje zombie. Tutaj mamy upgrade'y wszystkich zombie, czyli na przykład długość ich życia, jak długo będą żyć, ich prędkość, damage resistance. To mi się wydaje, że to jest po prostu ich odporność albo resistance. Atak, czyli jak szybko zabijają i jak szybko się rozprzestrzeniają. Jeszcze mamy tutaj też jak bardzo się wirus będzie rozprzestrzeniał, kiedy będziemy normalnie strzelać, ale to wszystko będziemy ogarniać później. Jeszcze mam tutaj dodatkowe upgrade'y, takie jak wirus przechodzący przez ludzi, wirus przechodzący przez ściany, magnes na monety oraz dodatkowy wirus, czyli więcej razy można infekować. Dobra, gra jest dłuższa niż wszystkie wcześniej przeze mnie nagrywane, tak więc... O, pierwsza nasz cel to... Chyba Japonia albo China albo coś takiego. Proszę bardzo, infekujemy. I nasze zombie mają zadanie zniszczyć jak najwięcej ludzkości. Tutaj mamy ile ludzkości, ile ludzi jest, jaka jest wielka populacja tego miejsca. Zabiliśmy chyba trzech i dostaliśmy troszkę tam pieniążków. Za to możemy kupić upgrade'y, takie jak na przykład długość życia i... teraz kolejna próba. Spróbujemy strzelić tak, żeby trafiło jak najwięcej osób. Proszę bardzo. Mamy już trzech zazombiowanych ludzi. I powoli... O! Proszę bardzo. Naszym zadaniem było zabić co najmniej pięciu właśnie ludzi. I gotowe. Mamy podbite jedno miasto. Za dużo to teraz nie kupimy, więc wychodzimy. I proszę bardzo, mam zainfekowany jeden obszar całego świata. Idziemy do następnego miejsca. Seolu. Czy coś takiego. I infekujemy. Wow, ładnie trafione. Dostaliśmy sporo monet, zainfekowaliśmy aż 4 osoby. I teraz nasze zombie powinny się sobie poradzić same. Niestety nie udało się, nikt nie został zamordowany, niestety. Ale trudno. Ile mamy monet? Tak, jakieś głupie reklamy. Mamy 200 monet, to znaczy, że możemy kupić kolejnego upgrade'a. Na przykład tym razem sobie kupimy speed, ich szybkość. Szybkość się zawsze przy takich zombiakach przyda. Infekujemy jeszcze raz. Nie wiem, czy dokończyłem ostatnie moje zdanie, że ta gra jest dłuższa, więc naprawdę potrwa więcej odcinków ta seria. Może coś około 5 albo 6. Bo kiedyś to grałem i potrwało mi to kilka godzin. Dość dużo jak na grę przeglądarkową. Dobra, nic nie kupimy. Mogę też spojrzeć jak tam z czasem. Nieważne. Mniejsza.
Przy okazji przyszedłem na słuchawki, bo zauważyłem, że... że były te małe... opóźnienia, znaczy takie echa. A właśnie, jak łączymy, tutaj mamy objective, czyli ile osób musimy zabić co najmniej, żeby zainfekować się całe miasto. Proszę bardzo. Dwie osoby, no słabo, słabo. Ale mam nadzieję, że później już będzie coraz lepiej. Zabij kogoś. No niestety. Nasze zombie są na razie mało wytrzymałe, więc trudno będzie infekować. 164, dobra, mniejsza. Jeszcze raz. My będziemy próbować. Na początku zawsze jest trudno, a później to jest już jak z górki. Dobra, ładnie, trzy osoby. Niestety mam w tych słuchawkach lekkie takie przycinanie głosu, ale jestem pewien, że na nagraniu tak nie będzie. Dobra, dobra. Stać mnie, a może... może zarobię na tego zombiego? Bo on jest dobry. To jest... The Walking Dead. No. Albo nie. Infection Change. Czy coś takiego. Mniejsza. Jeszcze raz. Tym razem musimy zabić tych 8. Bum. 4, ładnie. Dalej. Ładnie. O, 6. Dalej, zombie, dalej. O! 7. Fuck! Tak blisko. Jeszcze raz. No i jednego. Świetny wynik, świetny. Przydałoby się też ulepszyć atak. Ponieważ z takim atakiem za dużo nie zrobimy. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Continue, back. Początki zawsze takie są, więc uwierzcie, później będzie o wiele lepiej i teraz nie wiem, czy w ogóle w tym odcinku jeden kraj zrobimy. Dwóch. Okej, stać już nas na jakiś upgrade, więc sobie tym razem ulepszę. Jej, jest, mamy 8 zabitych. Odbite. I mam jakiś achievement przy okazji. Jej, odblokowany nowy ten, stworek. Okej. Jakiego odblokowaliśmy? Tego za 1000. Kim Jong? Tu jest wiele nawiązań, na przykład tu będzie Jackon, który będzie tak naprawdę Michael Jacksonem. I to będzie po prostu zajebiste. Ale sami pewnie będziecie to zauważać, jak później wyjdziemy. Możemy kupić odlokowanie, spoko. Mniejsza. Ja nic nie będę kupować, bo chcę... O! Jak widzicie, teraz już mamy... rozszerzyło nam się wybór... rozszerzyło nam się możliwość wyboru. Teraz możemy albo podbijać dalej tutaj Azję, albo wziąć się za Australię. Zobaczę, ile mamy tutaj do zabicia. 25, a wymagane 10. Spróbujmy. O, przy okazji już się pojawiła policja. Potrafi atakować już, no wiecie. Nie będzie za łatwo teraz. No. Tutaj nie będzie. Może spróbujmy jednak tą Australię. Przy okazji pozbieramy na tego. Objective 10 znowu. Ładnie. Udało nam się policjanta zainfekować. Jest, stać nas na jakiegoś, na nowego zombie. Dobra. All zombie killed. Closing za 3 sekundy, dobra. Zombie. I mamy wreszcie... co? A, myślałem, że to będzie Batman, lol. Dobra, The Walking Dead'a. Czyli trzech takich dosyć odpornych zombie. I oczywiście możemy też upgrade'ować naszych nowych takich, wiecie. No, mają 3 poziomy do ulepszenia. Zacznijmy, spróbujmy puścić ich tutaj. I przy okazji... o! I proszę bardzo, już mamy 5 zaatakowanych i jest panika. Tadam! Mamy już bonus jeden. Niestety nie uda mi się zabić tych 10, no trudno.
ale mamy bonusa dzięki temu, dzięki czemu zarobiliśmy sporo forsy. Upgrade. Kupię sobie apek. Bo oni coś za wolno ich zabijają. A możemy też zrobić coś takiego. Włączyć jakąś starą rundę i zacząć zarabiać tutaj. To jest dosyć fajny pomysł. No dalej, The Walking Dead. No nic, nie uda mi się zabić. No nie, pewnie nie uda mi się zabić wszystkich. Zabicie wszystkich... Spójrzcie. Mamy tutaj, przy każdej misji... Kupmy sobie Damage Resistance. Przy każdej misji mamy wymagane bonusy, challenge'a. Zabij wszystkich w 40 sekund. Zdobądź 150 zł na misji. Zabij jedną osobę za pomocą supportu i zabij wszystkich bez używania supportu. Supporty to są tutaj te rzeczy, takie jak granaty, miny i wiele innych. Moglibyśmy sobie kupić coś, ale nie teraz. Dobra. Spróbujmy jej kolejne podejście. Kurde, myślałem, że uda mi się zabić dwóch policjantów. Pięknie. Siedem miejsców użyłem tego. Okej. Okay. Mamy obiektyw complete, teraz tylko... Wow! Pięknie! I wszystkich ucisnęliśmy. O, chyba uda nam się zabić wszystkich. Nie! Joki forcie! O, dobra, nie zginął. Udało mi się zrobić... Jej! Za wykonanie wszystkich achievementów i zabicie wszystkich ludzi... Uwaga, co się nam dzieje? Zniszczy tam się całe miasto. Już nie możemy do niego powrócić, ponieważ jest zniszczone. Mamy wszystkie achievementy zrobione i wszyscy ludzie zabici. Dzięki czemu możemy tak właśnie opanować cały wszechświat. Odblokował nam się nowy zombie do kupienia? Jej! Kupuję. Zdecydowanie. To się może przydać. Przy okazji też odblokowała nam się Tashkent. Okej. Okay. Zobaczmy, jak tutaj mamy. Objective 20. Spróbujmy. Ładnie. FBI? Nie fajnie. Aha, jednak dobrze, bardzo dobrze. Już mamy objective complete. Tu jest jeszcze... O, świetnie, świetnie. No niestety, nie uda nam się tego wszystkich zabić. Zostało ich czwórka. A nic, zależało mi tylko na obiektywie jak na razie. Później będziemy 100%ować. Chcę mieć cały let's play z tego 100%. Taki sześciopartowy będzie. Możemy ulepszyć zombiego, tego, to prawda? Tak. A możemy też kupić jakieś upgrade'y. Ale chyba kupię sobie ulepszenie do tego zombiaka. Jak widzicie, teraz już zaczynam wszystko powoli wygrywać za pierwszym razem. Jak już mówiłem, na początku jest trudno, a później leci wszystko z górki. Spróbujmy to. Ładnie. Już jest 15 zabitych. Już. Świetnie. I już. Mam wszystkich zabitych. Destroyed. No support. I uwaga. Destroyed. Świetnie. Udało nam się zniszczyć kolejne miasto. Świetnie. Bardzo się cieszę. Co mogę kupić? Bo piszesz coś nowego... A, mogę jego kupić już na maksa. Upgrade. A dobra, kupmy jego na maksa. Mamy już wymaksowanego pierwszego zombiaka. To jest bardzo, bardzo przydatne. Wróćmy jeszcze do tego kraju. Hanoi. Następne miasto. What the fuck, objective 30? O, świetnie, no to tego raczej na razie nam się nie uda zrobić. Odrzep już mamy 15, zaraz będziemy mieli 20. Ale 30 już nie ma szans. 21. No, rozstrzelali nas. Przy okazji też możemy przyspieszyć to, ale naprawdę bardzo miło się wygodnie na to patrzy. Okej, możemy teraz kupić lepszony speed. Żeby szybciej dochodzili do przeciwników. To jest naprawdę przydatny upgrade. Aha, to było to teraz trudne. No to spróbujmy wrócić do Morza Australii. Mamy tutaj populację 460. Świetnie, no to może tutaj. Co mamy tutaj? 30, już powinno być lepiej. Objective 25. Dosyć niewygodne miejsce, ale cóż.
Co to jest? Czemu jest taki czerwony? Lol. Jakiś zupgrade'owany gościu. Zombie w sensie, że nasz. Śmiesznie. No dobra, niestety nie udało wam się tego zrobić pewnie. Długo jeszcze mu się nie uda. Możemy kupić sobie magnes na monety. A kupmy. Co tam? Dobra. Spróbujemy jeszcze raz jakąś 60 wędnąć. Może to nie będzie trudne, jak się wydaje, bo jest wielka liczba. Dobra. Właśnie tutaj możemy przyspieszyć i zobaczyć, jak to się będzie miało. Ale nie za dobrze. Dobra, dobra, mniejsze, mniejsze. Jeszcze raz. Tylko... Kurczę. Nie masz, tutaj nic nie zrobimy. Spróbujmy jeszcze raz to. On się dźwięk zacina. Muszę tak szukać. Ja? Fuck. Dźwięk mi się strasznie zacina. Muzyka w sensie, że... Dźwięk, działaj, mniejsza. Wy będziecie słyszeć, ja niestety nie, takie mam słuchawki. Jestem zmuszony siedzieć w słuchawkach, ponieważ nie działa mi... znaczy kiedy właśnie jestem na głośnikach, to wtedy jest echo. Chyba, że wam to nie przeszkadza, kiedy jest takie echo złe, no to napiszcie. Bo dla mnie to by naprawdę bardzo wkurzało. A chwila, zrobię cięcie i zobaczę, czy wy słyszycie, nie słyszycie, kiedy ja je słyszę. Choć to, by i tak nie miało sensu, ale na wszelki wypadek sprawdzę. O Jezus, 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 dobra, nieważne. Dobra, wracamy i... Mam już około 18-17 minut na zegarku, więc niedługo przydałoby się kończyć. Tylko jeszcze spróbujemy zainfekować może jedno miasto. Bo jeszcze kilka. Bo to będzie, ta seria będzie składała z wielu partów. Więc spoko, będziemy mieli co robić. Spróbujmy przyspieszyć, fajnie jest. Tak, już miałem co robić tutaj. Z mojej strony. Dobra, nie bardzo się udało, a tak? Może kupmy jakiś support. Wiem, spróbuję wysuperencjonować niektóre te. Zabiję jedną osobę supportem, albo na razie spróbujemy wykonać achievement no support. Dobra, no świetny cel. Dobra, spróbujemy przyspieszyć i zobaczmy, jak tam nam się uda. Słabo. jeszcze raz, mniejsza. To był fail, ponieważ za pierwszym razem nie trafiłem. Tak? Dobra, już trochę lepiej. Tak. I tak. Teraz możemy przyspieszyć i zobaczyć, jak się mordują. Teraz zostało nam jeszcze achievement z użyciem jednego supportu. Zabić 3 osoby przez... A, nie, to nie to. No. Użyj jednego supportu. Bum. Pięknie. Gotowe. Zniszczone miasto jeszcze. I dzięki temu właśnie się ładnie zarabia, jak możecie zauważyć. Możemy zupgrade'ować? Świetnie. Bardzo dobrze. To nam dużo da. Jeszcze spróbujemy zniszczyć to miasto. 20 populacji. Mamy... Zabij jedną osobę z granatem. Dobra, kupimy sobie jednego granata. Support. Kup. I spróbujmy to zrobić. Pam! Granat! Teraz tutaj tych. I możemy już przyspieszyć i po nich jest. Praktycznie. No, poważnie! Taki speeder, sprinter mi się trafił. Super. Jeszcze raz. Jeszcze raz, dobra. Tak. I tak.
Ładnie. Tym razem udało nam się, uwaga, destroyed! Kolejne miasto zniszczone. Możemy kupić jakiegoś upgrade'a, na przykład lepsza infekcja, lepszy atak i spróbujmy znowu zaatakować jakieś większe miasto. To spróbujmy zaatakować, zróbmy zamach na to miasto i kończymy pierwszy odcinek. Gra ma save'y, więc luz. Zobaczmy, jak to nam widzę. 20, 22, 23, 24 i tyle. Ha! No nic, dobra, mniejsza. Nie. Jeszcze raz, tym razem z granatami. I z tym. Tak. I jeszcze jednego granata. Dobra, nieważne. Nie mam na to złota. Jeszcze raz spróbujmy, ja muszę to wygrać. Zainfekujmy ich tu. Tych tutaj puśćmy. Tych tu. I rozwalajmy granaty w jakichś takich większych grupach, na przykład. O! Dwie, nie, to były miny, no. Dobra, to miny też by się... O! Objective complete. Ładnie. A jeszcze jakiś jeden z achievementów zrobiliśmy. Dobra, już myślę, że sobie skończymy odcinek. Mam objective skompletowany. Tak na polski. Przerobione, dobra. Kupmy się to. Zobaczmy, jaką mamy następną misję tutaj. Populacja 25? Puh. Dajesz. Lol. Małe to to. Boom. Proszę. O kurde, armia. Już kumam dlaczego. Fuck, armia. Nic, to jest, nie skomplikowaliśmy obiektywa. Mniejsza. Teraz sobie skończymy. W następnym odcinku spróbujemy już podbić całą Australię i może tą część tej Azji. A teraz sobie oczywiście skończymy. Mam nadzieję, że wam się ta gra podobała. Oczywiście będą inne party. Mi się wydaje, czy mniejsza. Będą inne party, więc będzie co tutaj robić. A teraz sobie zakończymy, tak więc oczywiście standardowo zachęcam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam, cześć.